Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowica, to jest kolejny najnowszy odcinek z symulatora Train Driver 2. Dzisiaj dyżurujemy sobie na stacji Żory. Na razie jeszcze nic się nie zaczęło, żaden pociąg nie przyjechał. No cóż, trzeba poczekać, nie? Trzeba poczekać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że niedługo jakieś pociągi się pojawią. Dlatego mówię, zrobię transmisję, bo pewnie dzisiaj nie będzie zbyt dużego ruchu, więc dlatego też taki pomysł. No, nawet żadnego pociągu nowego w rozkładzie nie ma. Pan mądry napisał. Trzeci poziom w sumie. Już trochę czasu jest tym dyżurnym. My jesteśmy dzisiaj w Żorach, miało być w Czerminie, ale no... Wtedy coś nie wyszło. Nie zdążyłem się zalogować, ktoś inny był szybszy. No i cóż... Jesteśmy w Żorach, trzeba się cieszyć z tego, co się ma, nie? Witam serdecznie, panie Michał Brokuła. N63A002. O. Zrobiłbym, ale no niestety nie ma pana w symulatorze, no to tak się nie da. Co to się stało z tą muzyką? Miała grać, a nie grała. Jak to jest? Jak pan chce rozkładzić, to zapraszam do symulatora, panie Michu. Z chęcią coś zrobię. Terma? Ale pan nie może. Czemu? Czemu pan nie może? Ty zadał jakiegoś bana? No cóż, zdarza się. Bez względu na to, czy akurat wylegujesz się na kanapie, czy podróżujesz do najdalszych zakątków świata. W Spotify Premium możesz pobierać ulubione utwory i słuchać ich bez reklam, limitu pominięć, a nawet połączenia z siecią. W Premium to Ty masz pełną kontrolę. Żeby przejść na Premium i zyskać miesiąc za darmo, dotknij tego baneru, aby dowiedzieć się więcej. Jest jakiś rozkład? Nie ma nic. Naprawdę? O tej godzinie, a już nikt nie jeździ? Co to ma być? Cię zrobiłem do 23 dostępny. Ciekawe. Myślę dobrego. No też miałem kiedyś bana na TD2, ale no... Udało się. Rozpatrzyli wniosek. Po raz 5. czy 10. już nie pamiętam. Ale dużo tych wniosków ode mnie dostali, to... w końcu... zrobili i dali. Unbana, udało się. To już było jakieś pół roku temu. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak sobie pochodzić po peronie. O, jest coś, no jak miło. Pod semaforem P. Czyli pan na szlak WA by chciał pojechać. Śpieszny 120. Miło było. Pospieszny elektrowóz, prędkość 120, Żory w kierunku WA. Stoi w peronie. Może być i odjazd za minutę. Nie o to chodziło. Co się stało? Czemu tak? Jeszcze raz. Na jednotor? No to już trochę lepiej. Feria. Czemu tyle teraz błędów się narobiło? Kocham to naprawdę. No i czemu teraz nie mogę? Teraz lepiej. Ciągle się rozwijasz, tak jak twoje niepowtarzalne playlisty. Dzięki Spotify Premium możesz łatwiej niż kiedykolwiek słuchać tego, co kochasz i poszerzać swoją muzyczną bibliotekę offline. Pobierz swoje ulubione utwory i wyrusz na następną przygodę. Wypróbuj Spotify Premium przez miesiąc za darmo. Dotknij baneru, aby dowiedzieć się więcej. Nie rozumiem tego. Dobra, wiesz co to? Aha. Super. Coś tutaj mi nie pasuje, wiesz pan? Jeszcze raz. Skorzystaj z Soundtrap, muzycznego studia online, które jest łatwe w obsłudze, nadaje się do pracy i działa na dowolnym urządzeniu. Wypróbuj je bezpłatnie. Wystarczy kliknąć baner i do dzieła. Kocham te dwa, wiesz pan? No już prawie, prawie. Tarkowice i Wisła. Niech to na Włoszczowej nie może skończyć. Dobra, wiesz co pan? Robimy. Niech będzie. O 21:30. No, dokręciłem śrubkę tu i tam, wykręciłem i jakoś się udało. Ciężko było, ale się udało. Nie wiem, co się stało z tym SWDR-em w pewnym momencie, ale nic nie mogłem zrobić, nawet rozkładu wysłać, musiałem wyjść, wejść. Dziwne to było. O, już mamy kolejny pociąg. Jak miło. Już się coś rusza. Dobra, panie, tylko tu będziemy właśnie w tą stronę jechać. chcę zmienić ten numer. Pięknie. Dobra, tak zrobimy, napiszemy. Okej. Okay. Widzę, zamiast po polsku to po angielsku woli napisać. Niech mu będzie. Kleszczów na PN. Jako że rozpoczyna bieg u mnie, to już będzie miał podany wyjazd szybciej. Dobra, wprowadzimy może odjeżdża planowo. Nic się wydarzyć już mu nie powinno. No i tak to wygląda, nie? Widać wszystko na tym tle? Widać. Gdy już ciemniejszego tła nie muszę dawać. Wydaje mi się, że jest w porządku. Możecie napisać na czacie. Dawno nie było transmisji na żywo z TD2, więc no. Tak to zawsze nagrywałem odcinki sobie siedząc samemu. Tak to chociaż ktoś może coś doradzić. Aha, zapomniałem, że jak tu się przełączam, to wszyscy widzą ekran z transmisji. Chodź, dawaj mi tu, nie to, to. Co się z tamtym stało? A. Tu proszę. O, teraz jest dobrze. Następny raz muszę inaczej to przemyśleć. No dobrze. Te cienie są jakieś dziwne, nie? O. Nagle się pojawia. I pociąg rusza. Jutro na 7:30 i te 4 razy w tygodniu. No ja na razie do czwarteczku wolne, a potem no cóż, 3 tygodnie w pracy. I znowuż wolne, akurat na święta. I pociąg odjechał. Dokładnie. Wyjeżdża. Pomalutku. Dodamy na ten sznur, coś musimy przyjąć, nie chyba, nie? Nie będzie jakiś... O, 21:58, o to za niedługo. No nawet trochę tych pociągów tutaj nam się narobiło. I tak to powinno wyglądać. Ładnie, profesjonalnie pociąg wyprawiony. Nie wiem, czy widzieliście już, drodzy Państwo, ale na kanale są ustawione premiery na prawie, można powiedzieć, najbliższy miesiąc. Dużo odcinków będzie z Contraband Police w tym miesiącu, ponieważ no niedawno ta gra wyszła. Bardzo ciekawa zresztą gra. Teraz będzie właśnie przerywnik, po tych planach właśnie będzie aktualnie prowadzona transmisja z Train Driver 2, potem jeszcze z 3 odcineczki Contraband Police. I może jeszcze trochę dogram tych odcinków z tamtej gry, bo naprawdę fajnie się gra. I mam nadzieję, że Państwu będzie się fajnie te odcinki oglądało. W ogóle jestem zdziwiony, od kiedy to dodali naprawdę w Train Driver 2 tryb nocny. No już ostatnio nagrywałem właśnie odcinki, już właśnie widziałem ten tryb nocny i od kiedy oni to dodali, to jak czekałem, ale ostatnio byłem zdziwiony. To szkoda, że musi już Pan kończyć, Panie Michu. Ale to do następnego w takim razie. No cóż, czekamy na razie na kolejny pociąg. Możemy sobie usiąść na ławeczce i posiedzieć.